Cześć wszystkim! Znowu poziom 7, nasza ciągka Mayui. Dobra, pofarmiłem trochę tego Ramio Stone. Powinniśmy go mieć wystarczająco na tyle, ile potrzebujemy. Na przykład na to... Co to zadaje? Dark Damage. Ale to jest pewnie przeklęte. Dobra, co tutaj masz? Thunder Damage, to się przyda. Thin Black Clothes, Evasive 2. Ciekawe. Czy coś jeszcze wymaga Ramio Stone? Chyba nie. To zróbmy to też. Dobra. Magnum Opus. Złoty klucz. Nikt nie docenia geniusza Varo. Dobra, skoro już tu jesteśmy, zobaczmy, tak, może Kisnir będzie zainteresowana tą nową zbroją. Nie, bo to jest chyba lekka, tak? Thin Black Clothes. Tak, chcemy ci to zostawić, bo to daje ci charm. Czy coś chcemy zmienić? Się zastanawiam. Nie wiem, czy którekolwiek z tych butów, które tu mamy, są w jakikolwiek sposób lepsze. Dobra, w każdym razie możemy spróbować poupgrade'ować to, bo wygląda na to, że będziemy z nich korzystać dłuższy czas. Dancer Rope, to co Ior używa. Dodatkowy agility, czemu by nie? Tempting Swimsuit. Momencik, czy mamy coś do rozwalenia? Nie. To momencik, szybko zróbmy parę tarczy. Tak, mamy wystarczająco składników na nie. Dobra, tak. To zastanawiałbym się, czy to nie ma jakiegoś setu do tego. Momencik. Thin Black Clothes. Jest set, tylko musimy mieć Light Black Shoes. Czy mamy coś takiego? Chyba nie. Gdybyśmy mieli Light Black Shoes, to jest set, który daje plus 10 do hita i insta death on hit. Byłoby fajnie, ale nie mamy. A tak, mamy Dancer Shoes, co to daje ci? Dodatkowe evasion, agility. FS jest mało przydatny. Dobra, to jeszcze tak. Chcieliśmy Tempting Swimsuit, co to daje? Dużo. Dobra. I jeszcze shoes. Mamy muddy shoes, ale... Dobra. Trochę drogo.
Dobra. Takie drobne upgrade'y dla paru ludzi, którym się to trochę przyda. Dobra. A tymczasem odwiedźmy w końcu tą miejscówkę smoków. Co tu mamy? Poza tym, że całą masę potworów, które będę chciał połapać. Storm Dragon, może ciebie nie. Ale tych Fire Warriorów będę chciał trochę połapać. Ciebie też nie za bardzo. Będę musiał zobaczyć, czy jakieś inne się tutaj będą też spawnić. Dobra, Avaro, ty jesteś trochę mniej przydatny. Pozbierasz te rzeczy. Dobra, i tak. Tutaj na dół może wyślijmy kogoś, kto potrafi latać, kogo chcemy wyszkolić. Masz nową broń. Spears 1. I akcesorium. Weź Capture Rope, no może na początek. Dobra. W tą stronę natomiast, że na początku niech Diet nam powie, co tam się znajduje. Sam raz. Dobra. Kogo jeszcze chcemy podszkolić? Ciebie. Weźmiesz full zmil, żeby trochę szybciej dreptać. Tak, Fiję też chyba moglibyśmy trochę podszkolić. Nie mówiąc o kilku jej Yuiki. Rosaline. W sumie Rosaline też się przyda. Dobra. I jednego Yuiki, chyba Yuri ma najmniejszy level obecnie. Dobra. Dostał się chyba nowy jakiś skill, tak? A może nie? Weź uppercut. Intimidate. 2 dostałeś. Dobra. Może się przydać. Idealnie, dobra. Ty... nie boisz się Dark. To ci za bardzo dużo nie zrobimy. Dobra, jedziemy. Świetnie, że pan przylazł tutaj. Złapmy go może. Chyba nie mam potrzeby na Storm... na Storm Smoki, czy piorunowe smoki. Ale... że zawsze się na coś przyda. Flame Uppercut, zniszcz to, nie potrzebujemy undeadów. Już się tam zlatują. Dobra. Ty, dokończ tego gościa. Nie powinnaś mieć problemu. Świetnie. Tak, ty ściągnij tego gościa. Przydałoby ci się trochę upgrade many. Flame Uppercut. Zobaczyłem, że to tak dużo many zżera. No to weź Flame Straight. Dużo mniej. Dobra. Tak, tutaj wchodziły jakieś smoki. Chyba te stormowe. To chyba miały wrażliwość na fire. Dobra, zobaczmy. Dobra. Jeżeli przywołamy którąś z lalek,
która potrzebuje bardziej expa. Powiedzmy ciebie, ty się bardziej przydajesz do różnych rzeczy. No i dobra, sru. Dobra, to nie będzie dla ciebie przyjemne. Myślałem o duchu, ale nie zauważyłem, że jakoś małe obrażenia zadaje. Dobra, ty nic nie zrobisz. Chyba, że jakiś krytyk ci wejdzie czy coś. Dobra. Atakujesz na dystans, niefajnie. I tak, co tu chcemy zrobić? Ty możesz go mocno poharatać, ale chcemy, żebyś to ty go wykończyła. To może, czy Fia możesz go zacząć z tym łukiem? Dobra, zobaczmy. Jak go zabijesz, to trudno. Dobra. Oczekiwałem, że trochę z obrażeń zostanie i żeby Elish mogła go wykończyć, ale cóż, Fia 300% normy wyrabia. Dobra, ty na pewno boisz się Ice. Dobra, w takim razie Ice Shields i do dzieła. Yurin, biegnij do przodu. Tutaj. No i dobra, no to zrób. Możesz wykończyć tego gościa, możesz. Nawet nie wiedziałem, że to mam Duplicate. O nie, kradną skarby, których nawet jeszcze nie zobaczyliśmy. Pytanie, czy mamy coś od latania? Wing Bracelet. Mamy. To ty się bardziej przydasz w tamtym kierunku. Dobra, tutaj tak. Przywołajmy ciebie. Majniki Search. Przynajmniej czy tu się nic nie kryje. Za bardzo nie. Tak, a ty możesz zebrać to. Dobra, co tutaj mamy? Momencik, tak nie chcemy robić. Fia zajmie tutaj pozycję. Teraz dopiero możesz iść. Dobra. Physical, Mythical, Illusion Dragon. Takich chyba nie mieliśmy. To oznacza, że będziemy chcieli farmić ten spawn point. Cokolwiek się tu będzie pojawiać. Tam różne smoki się pojawiają. Wcześniej na początku się ten Storm Dragon zespełnił, a teraz jakiś Illusion. Dobra. Xuana, co tutaj mamy? Dobra. Ej, Ice, boisz się. Czy twój Frozen Wing Bow ma zasięg? Ma zasięg. Capture Rope. To nie zada za dużych obrażeń.
Dobra, możemy ci coś jeszcze zmienić w skillach. Heavenly Arts. Bye bye. I nie wiem, na przykład... Flary. Dobra. Zobacz, na ile to pójdzie. NTR nie wchodzi. Trudno. Tak. Ciach. I Rosalind tutaj. Tak. A twoja lalka się tutaj rozejrzy. Na pewno tutaj jest coś do zebrania. W następnej turze, jak nie zapomnę, to to posprawdzę. Dobra, Fire za dużo nie zrobi, ale zawsze możesz użyć swoich pięści. Dobra, Jurin. Trochę ci to zajmie, ale się nie śpieszysz. Dobra. Okej, teraz mogłoby się przydać coś innego. Świetnie. もらっておこう。 Tego się możesz trochę bać. Fire 2. Dobra. Jego nie potrzebujemy łapać. Dobra. Co tu dalej robimy? Chcemy to obstawić. Pija tutaj. Ty możesz przejść przez tą ścianę? Możesz, super. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mining bracelet. Dokładnie. Ty możesz tutaj się przenieść. Dobra. Na ile go złapiesz? Chyba nie za bardzo. Dobra, życzymy ci powodzenia. Dobra, tutaj te harpie się czają. Mikszuana powinna sobie z nimi poradzić. Czy tego zabije? Tego zabije. Może broń się. A nie, jego nie, tego nie potrzebujemy. Możesz go rozwalić bez problemu. Dobra. 50 prawie. Powinien zejść. Dobra. Ta, to nie za dużo zrobi. O, ładny level up. Super. I tak, ty teraz... Potrzebujesz innej broni. Thunder, zadziała na niego? Zadziała. Dobra, to po prostu go rozwal. Dobra, on się bał lodu. Dwadzieścia razy 3, 60. Nie zadziała, chyba że coś ci wejdzie. Pija, liczymy na ciebie.
Właśnie, flary. Okej. Gold scale. Nie wiem, czy... Tak, nie wiem, czy to do czegoś potrzebowaliśmy. Momencik, możemy to zmienić trochę kolejność. Staniesz troszkę leczenia. Bungem. Gem. Nie, tego nie było. Też następnej turze się tam teleportnie. Dobra, ty w sumie możesz odejść na razie. I tak, coś jeszcze chcemy zrobić. Na razie nie. Ciao. Tutaj tą panią chcemy złapać. Problem jest taki, że nie możemy mieć jednocześnie grounded oraz capture rope. Więc tak, ty może przemieść się tutaj. To chyba atakuje Thunder, o ile dobrze pamiętam. Thunder, dokładnie, więc Avaro nie chce być w pobliżu tego. Ty, Thunder, odporność. Tutaj wiemy, że Deploy Gate był, więc jeżeli przywołamy Kisnir, ona ma grounded, to nam pomoże w tym. Storm Dragon. Ich kompletnie nie potrzebujemy. Więc możesz go ściągnąć, tylko tak. Dlaczego ty nie masz swojego piercing snipa? Z jakiegoś powodu, nie pamiętam. Tego nie przewidziałem. Standby. I tak, wyzwijmy naszą leczajkę chodzącą. Będzie druga leczajka chodząca. Tam coś uciekło z tamtej strony. Niepokojące. Ty wracaj z powrotem na full zmil. Chyba, że tu coś jest jeszcze może ukrytego. Gdzie jest monokiel? Monokiel, monokiel. Nie ma? Dobra. Full zmil i możesz iść gdzieś. Ciekawsze miejsce. Dobra. Możesz się bronić. Nie zada ci zbyt dużych obrażeń. Jeżeli kryty powchodzą. Ma koleżankę. Tak, i ja chcemy połapać wszystkie. Trzy gwiazdkowe demi. Chyba na coś to się przyda. Nie pamiętam dokładnie na co, ale myślę, że się przyda. Dobra, ty chyba za bardzo mu obrażeń nie zadasz. Chyba, że zaatakujesz go łukiem. Dobra. To nie zadziałało najlepiej.
Dobra, co my tutaj mamy? Podejdźcie tutaj. Nie mają odporności na Dark. Ty masz miarę odporność na Thunder, więc nie powinnaś się bać tych harpi. Też te chyba nie wiem, czy nam zależy na nich. Dobra, to coś nie może nam odpowiedzieć. O, to jest Rym Dragon. Nasz stary koleżka. Dobra. Divine Echo Rope. Ciekawe. Magic Resist 3. Heavenly Protection nam to kasuje, ale to daje nam tylko Magic Resist. A to daje całą resztę innych rzeczy. Chyba przydałoby się to Fi. Okej, to chyba jej to damy. To byłby upgrade w końcu na jej stare ciuchy. Moment, ciekawe czy jest to jakiś set z tym. Divine Echo Rope. Tak, jest. Tylko nie mamy chyba łuk. Trzeba mieć Secret Bow. A tego chyba nie mamy. Okej. Zobaczymy później. Dobra. Ty zostań tu. Tutaj chociaż możesz się cofnąć. Jak się tutaj dostać? Czy to jest jakieś ukryte przejście? Jeszcze raz monokiel. Nie. No tędy. Dobra, może Avaro tam to zwiedzi. Dobra, wszyscy. Jeszcze musisz się tutaj trochę pobronić, Mikshuana. Zaraz dostaniesz wsparcie. Najbardziej interesuje nas ta pani. Jest Thunder 4 gwiazdki. Może się przydać na jakiś... momencik. Może się przydać na jakiś skill dla Ranry. Nie jestem pewien. Dobra. Capture. Powinno wejść. Chociaż masz małą szansę hita na to. Extra. Ty możesz mu jeszcze troszkę podleczyć. Patrz jak ucieka przed tym. Przed naszą lalką. Dobra, lalki mogą się z nim zabawić. Dobra. Się boisz Ice. Ty masz chyba jakiś Icicle Hammer. Podejdź tutaj, żeby go wyciągnąć. A ty w sumie jesteś sparaliżowany. Postój sobie tutaj. Dobra, Roselyn. Nie mamy dla ciebie nic ciekawszego do roboty. Weź klucz. Otwieraj tutaj rzeczy. Dobra. Ty tutaj ostrożnie, bo może coś cię zaatakować.
Czy to go zabije? Nie powinno. Mam nadzieję, że go nie zabije, bo jego chcemy akurat złapać. Okej, super. Capture rope i złap tego gościa. Idealnie. I tak, ty... Musisz odejść na chwilę. Kisnir, czy masz odporność na Thunder? Masz. Super, masz Capture Rope. Potrzebujesz jakiejś broni, Flame Tusk na przykład. I będziesz w stanie sobie z nimi poradzić. Mam nadzieję. Kiedy chcę standby, to wtedy wchodzą reakcje. Dobra, Lish, w sumie nie wiem, czy jeszcze ciebie potrzebujemy. Tak, ty nie lubiłeś Thunder. Mamy coś dla ciebie, stary effing bow. Tylko przydałaby ci się osłona. Chociaż w sumie lalki miały się z nim pobawić. Void Shower na przykład. Dobra. Nie wiem czemu nie oddaje. Może atak ma typu Dark i... Albo co? Nie wiem czemu mnie atakował z powrotem. Dobra, w każdym razie zajmij się nim. Dragon King Ring. Ciekawe, momencik. Nie przypominam sobie takiego przedmiotu. Gdzie on jest? Czy to na pewno jest tutaj? Dragon King Ring. Siła 25 i Myth Buster. No! No, fajnie. Zasięg 1-3. Fajna broń. Na pewno się przyda. Dobra, czy coś jeszcze chcemy robić? Chyba nie. Te wiedźmy też chcemy generalnie połapać. Właśnie. Możesz ty się przydać, bo ty masz... Ty nie masz grounded. Masz grounded flight. Light Dive, Firewalk. Myślałem, że ty będziesz miał grounded. Nie masz, no cóż. Czy możesz sobie to wziąć jakoś? Nie. Okej. To nieważne. Takem myślał. Chociaż może im charm wejść przy ataku. Jakby weszło charm, to byłoby niemiło. Dobra, Kisnir. Jak dobrze sobie jesteś w stanie z nimi poradzić? Powiedz przy mi bardzo dobrze. Czy jest coś, co może ci zwiększyć hit? No nie za bardzo. Przynajmniej to już masz. Dobra, złapię wszystkie, Kisnir. Idealnie. I Silver Feather do czegoś potrzebowaliśmy na pewno. Ten pan... Kurczę, znowu nam odda.
Wiesz co? Weź coś od Thunder. Jak to się nazywało? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? To. Thunder Resistance. I teraz możesz... Jego nie potrzebujemy łapać, więc po prostu się... Po prostu je farm i zabijaj. A? Dobra. Tutaj widzimy, że nic nie ma. Search Mining już nam nie będzie potrzebny. Lary. Capture Attack. Tam. To nikogo nie złapie. Chociaż może. Spróbuj. Dobra. Ty, Avaro. Polecisz znowu. Tutaj parę rzeczy musimy zwiedzić. A ty, Fia, możesz w sumie tutaj chyba pomóc w tym kierunku. Ty natomiast chcemy, żebyś z powrotem wzięła Capture Attack. Takie piorunujące chyba na nic się za bardzo nie przydadzą. Dobra, i tutaj. Dobra, czy do ciebie? My na razie ciebie nie potrzebujemy. Tak, czy ktoś inny mógłby to farmić? Odpowiedź brzmi tak. I to jest Katorit. Dobra. To wam niewiele da. Dobra, oddaj mu diet. Nie awansujesz, ale trudno. A jeszcze ci ten paraliż potrwa. Akurat już się skończył, dobra. Dobra, najpierw ją. I proszę nie podłować. Ekstra. Ty, smoczku. Masz wszystko, nawet masz grounded, mogłabyś tam polecić, gdzie chcemy. Dobra, weź tą swoją nową broń. Weź capture rope i będziesz tutaj farmić tego smoka. Ty możesz tutaj podejść. Large potion. Ciekawe, ty nie masz grounded. Nie masz. Ciekawe. W takim razie jesteś tutaj kompletnie nieprzydatny. A ty pójdź tam, zbierz. Stra. Dobra, ciekawe, czy coś nam pomógł, czy coś przegapiliśmy. Tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Mam nadzieję, że to wszystko. Dobra, czy ciebie chcemy tam pakować? Może nie. Może tutaj się ustaw. Rock doll, akcesorium, jak weźmiesz capture roll, to powinnaś całkiem nieźle zadawać obrażenia przy capture. Zobaczymy, jak się tutaj coś zespełni, to spróbujmy. Nie.
Kisnir, śmieje się wam w twarz naszych marnych piorunów. Dobra. Ta pani dostaje lasso na łeb, przez szyję. Dobra, możesz podejść trochę dalej. Ty, Raber coś tam się to nazywało. Raber Bracelet. Ty podejdziesz tutaj. Ty fija, czego one się boją? Fire. To weźmiesz swój Flame Fury Bow. Podlecisz tutaj. Dobra. A ty sobie tutaj stoi. Dobra. To jest dylemat, bo jej nie chcemy tutaj atakować, bo to by nam to skasowało ten portal, a jeszcze chcemy go wykorzystać. Na razie przejdź Kisnir tutaj, mam nadzieję, że przeżyjesz to. One mają trochę siły i inteligencji, ale mam nadzieję, że to nic dla ciebie. Dobra. Tą panią złapmy. Dobra, fija tutaj. Ty. To by zadziałało dobrze, gdyby nie miał odporności na physical. A skoro tak, to po prostu go zniszczy. Dobra, ty. Też się przydasz, bierz. Rubber bracelet. I biegnij. Dobra. Nie potrafię trafić Kisnir. Zwinność psa. Kodo kaishita. Moratte oko. Coś jeszcze mamy. Dobra, wszystkie punkty mamy wyzbierane. I chyba nie powinno już być nieodkrytego terenu na mapie. Teraz tak, zostało nam tylko tutaj poczyścić. Jak dobrze jesteś w stanie to robić? Całkiem nieźle. Co prawda, ona ma na ciebie 3 ataki. Ale możemy dać ci twoją nową kieckę. I teraz jesteś niewrażliwa na jej ataki. Ekstra, dobra. Do dzieła, fija. Ładnie, na to liczyłem. Dobra. Ty możesz przywołać sobie leczenie. Ale tego pana złapiesz, super. To złapmy. Mimo wszystko. I leczenie. Raz. Dobra. Biegnij tutaj. Ranri, osłoń swoją panią. Ty podejdź tutaj. Ta. Jak to wygląda? Całkiem nieźle. Zobaczmy smokuczka w akcji. Jeszcze kryta. Za 104.
ekstra. Cokolwiek musieliśmy przejść, żeby dostać ją do drużyny, opłacało się. A, wyżywajcie się na Kisnie, już się przyzwyczaiło. Odbiła wasze pioruny mieczem. Dobra. Raz, złap ją. To powinno chyba też być dla ciebie level up. Nie najlepszy level up, ale to już. Broken Ball. Dobra, jaki wy macie zasięg w ogóle na tych swoich czarach? Range 3, raz, dwa, trzy. Kisnir. Czy troszkę się odsunujesz, to powinni nie mieć już na ciebie zasięgu. Dobra, ty, Capture Rope. Marvin's Ring. To jest akcesorium? Tak. Increase stat growth on level up to... ciekawe. Ale nie daje żadnych innych. Dobra, to jest przedmiot, który dobrze jest wykorzystać w New Game Plus. W New Game Plus dostajemy parę postaci od pierwszego poziomu, które musimy wyszkolić. I robiąc to z tym przedmiotem, no cóż, to byłoby bardzo wydajne. Ale nie zamierzam min-maxować tej gry, więc nie będę się przejmował takimi rzeczami. Dobra. Na razie to tyle. Dobra. Czy możesz ją... Nie, nie możesz jej. Ty Capture Rope masz. Staw się może tutaj. Chociaż będzie ona mogła cię zaatakować, a ty nie lubisz piorunów. To nieważne. Siedź tutaj po prostu. Inni będą za ciebie robotę wykonywać w miarę możliwości. Fia powinna sobie dać sobie radę z nimi sama. Więc ty możesz robić za wsparcie tutaj. Avaro tutaj. Ty się odsuń, bo nie chcesz dostać piorunem. Dobra. Kodou kaishi da. Nie możesz ją złapać. No i dobra. Jeszcze tak, ty możesz tutaj podejść. Mamy 100%, super. Więc generalnie możemy już uciekać z tej miejscówki, ale jeszcze chcę poświęcić kilka tur na farmienie tutejszej fauny. Tak. Wy chyba już nie będziecie potrzebne. Cokolwiek tutaj się zespawni, Avaro powinien tutaj samemu to ogarnąć. Dobra, wy ogarniacie tą miejscówkę, wy ogarniacie tą miejscówkę. Dobra. Ty uciekaj. Ty też. To nie działa najlepiej, ale przynajmniej nie są w stanie nam odpowiedzieć. Dobra. Nie mam na razie lepszego planu, jak to farmić.
Chyba, że zrobimy małą roszadę następnym razem, że wyślemy tam Fię. O, nie zauważyłem, że tam się zespełnił. Opko? Dobra. Zróbmy małą ruszadę. Tak. Może tutaj. Fia, podejdź tutaj. Akisnir. Przejdź tam. To chyba skasujemy niedługo, bo jak tutaj się tylko dwugwiazdkowe spełnią, to nie potrzebujemy ich. O, uciekać próbujesz, słodkie. Złote jajko. Dobra, załatwmy to w miarę szybko. Kisnir tutaj jeszcze podejdź. Avara, cofnij się tutaj. Teraz już te tury szybko pójdą. Ładnie. Dużo kasy też na tym zarabiamy. Czy jesteś w stanie złapać szybko? Powinieneś być. Dobra. Level up. Dużo się nałapiemy, fajnie. Dobra, tutaj Fia ogarnia. Ekstra. A tam musi podejść. Liczyłem na to, że więcej tych żołnierzy trzygwiazdkowych się będzie to spełnić, ale nie mamy chyba szczęścia. Śmieszne, że smok smokowi zadaje zwiększone obrażenia dzięki Mythbuster. Dobra. Jeszcze kilka tur. To jest coś mniej więcej, co robię poza nagraniami często. O. Będzie dla Runry jakieś doświadczenie. Tak, generalnie najszybciej farmić potwory dla Yuki, właśnie takie farmiąc tuż przy spawnie. Już raz się ogarnie mapę, że ma się wszystko na 100%, to potem można bardzo wydajnie je farmić przy spawnie. Tylko trzeba jeszcze mieć dobrze porozstawionych odpowiednich bohaterów, żeby byli w stanie zadawać im dobre obrażenia i nie pozwalać uciec. Dobra. Dobra, chyba jeszcze jedną falę porozwalamy i będziemy się tu zbierać. Dobra. Tamten już wyeliminujemy. Znowu Runry będzie miała doświadczenie. Nie za dużo. Mamy misję, żeby... Nie tylko enemies i broken statue. Więc nie musimy de facto
zajmować wszystkich portali, tylko musimy mieć 100%. Dobra. No i wszystko. Tutaj jeszcze ostatni raz. Okej. Lak zawsze jest fajnie dostać. Raz zgarnij ją. Istnieje tutaj. Zobaczymy, czy jeszcze tam się raz zespełni. Jak nie, to koniec. Będzie i tyle. Dobra, wszystko zgarnięte, super. Coś przydatnego, Goodstone. Poza tym, śmieci. Dobra, skoro tyle nafarmiliśmy, to zajrzyjmy do awansu. Demi-human, FS, tylko w tym zarabiamy. 4 gwiazdki inteligencję ci możemy podnieść. Spoko. Czy coś jeszcze? Melting Blaze. O, na to. Brakowało nam jednego gościa. No jest Melting Blaze. Zasięg 2. No, więc ma mniejszy zasięg. Troszkę większe obrażenia. Wzrost z 14 na 20 to nie jest aż tak duży. Więc biorąc pod uwagę, że prawie 2 razy więcej kosztuje, a wzrost obrażeń jest tylko 1/3, to trochę słaba opcja. Dobra. Czy coś wam mogę dać? Spirit Hunter, Flary 3. To jest fajna opcja. Dragon Star Slash. Siła plus 12. Ciekawy. Twój Void Rain ma siła plus 10. Siła plus 6, no i tak rzadko go używam do walki, więc w sumie za bardzo chyba nie potrzebuję się na nim aż tak skupiać. Co ty dostajesz? Vorpal Counter 2. Myth Buster. Albo FS. Dobra, to możemy ci dosyć łatwo dać. Dziesięć ataków przeciwko konstruktom. Wolałbym te miłyki coś dawać, bo ich przynajmniej korzystam. Dobra, dostaniesz to. Bo cię lubię. Ty też dostaniesz. Ranry chyba też może to dostać, co? Ranry ma dużo niższy poziom. Więc musiałaby się trochę więcej nafarmić. Dobra. Tak, czy chcemy dawać tobie inteligencję dodatkową? Czy jakieś inne były jeszcze opcje? I... Dobra, nie. Dajmy tobie dodatkową inteligencję. Ciekawe, że tutaj nic nie dostałaś z Thunder. A, potrzebujemy 2 i wtedy dostaniesz Storm Tornado. Okej, to nie zużywajmy tamtej pani. Fire razy 5. Na nich nam nie zależy. Inteligencję możemy tych ci dać. I w sumie tyle. Dobra. Trochę farmienia, ale się opłacało. Dobra, jeszcze Avaros Workshop czy coś. Reisha Chakrams. Void Damage. I Flory 2. Void Damage zawsze jest fajny. Ice Wall Chakrams, czemu by nie? Coś poza tym nie.
Dobra. To tyle. Fajna miejscówka, może tam jeszcze wrócę, żeby pofarmić tą, przynajmniej ten czteropoziomową harpię złapać dla tej, dla Ranri. Tak, i chyba jeszcze w międzyczasie jeszcze troszkę więcej pofarmię, ponieważ skończyły nam się póki co rzeczy praktyczne do robienia. Więc teraz zostało już nam tylko iść do Fararelos i pchnąć wątek główny do przodu. I to będzie dosyć mocne pchnięcie. Więc dobra. W następnym odcinku idziemy do Fararelos i będzie się działo. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!